Dzień dobry. Nie wiem dokładnie, kiedy będzie film dostępny. Być może to będzie wieczór, więc powiem już dobry wieczór. Miał odpowiedzieć na pytania. No i tu mamy, czekamy na kolejne odcinki. Coś tu, Windows jak zwykle. Użycie mnóstwych układów oraz pokazanie różnic między HAL a LL. No, domyślam się, że to jest ktoś, kto mnie wspiera, bo dziś dostałem na kawał wsparcie i się domyślam, że to jest ta sama osoba. No to porównanie to może być pewnym problemem. Według mnie trzeba samo wyciągnąć wnioski, co jest zawsze coś gorsze. No tu mamy życzenia zdrówka. Może żeby nie było niedomówień. To był mój drugi raz, kiedy znalazłem się w szpitalu z powodu udaru mózgu. To nie jest coś, co jest spowodowane jakimś tam, nie wiem, paleniem papierosa. Znaczy ono tam niby zwiększa to ryzyko, ale generalnie lekarze tak, pali pan, a ja mówię nie, bo nigdy nie paliłem. Już mają problem, nie? Najlepiej jest, znaczy tak, nie palę, nie piję, nie bzykam, to nie ma jak mnie leczyć, no. Spróbuję odpowiedzieć na filmy, czy na pytania, na komentarze. No i na przykład, jak widzicie, mój komputer nie bardzo. On jest chyba gorzej domaga niż ja. No, szukam problemu, którego nikt nie czuje. No cóż, po prostu próbuję przekonać nieuświadomionych, żeby porzucili głupie pomysły. Nierealne, nie mające sensu. W latach 80. oczywiście takie głupie pomysły miały sens, bo nie było innego wyjścia. Ale to się zmieniło. Tu mam tak, antypisior, fakt, nie ukrywam tego. No i to do merytoryki. Mało pokazałem, jak przy użyciu DMA, którego nie ma, na przykład AVR, coś tam robić lepiej niż robi to AVR X51 bez tego DMA. Dla mnie to jest żenujące, mógłbym to dyskutować i napisać, proszę mi pokazać lepsze rozwiązanie. Pracuj nad dykcją, to ogłaszam, że niestety, ale logopeda powiedział, że
nie mam problemu z mówieniem, natomiast dykcji nie poprawię. To jest mój drugi udar mózgu, więc nie ma szansy, abym mówił lepiej. Może komuś się nie podobać sposób mojego mówienia, to niech patrzy, niech słucha treści. Ten przypadek jest bardzo ciekawy. Ktoś mnie poprosił o pomoc, mówiąc, że jest problem w programie. Nie mówił nic o sprzęcie, nie dostałem żadnego schematu, nic kompletnie. I ma do mnie żal, że ja nie znalazłem błędów w schemacie. Jak miałem znaleźć, skoro go nie widziałem? Takich po prostu, no, według mnie debili blokuje. Nie wiem, czy go zablokowałem, nie mam pojęcia. No, ktoś, kto ma podobne doświadczenia jak ja, czyli nie lubi Windowsa. No, tu już nie chcę się za bardzo wypowiadać. Fakt, Windows jest badziewiem, dowodem na nieistnienie Boga. Jeżeli ktoś twierdzi inaczej, to nie udowodni mi, że Bóg istnieje. Z tej opcji ostatniej skorzystam, jeśli będzie taka możliwość, bo zdalnie, żeby pomóc, to niestety system musi działać, a on się wykrzaczy. Nie chce się uruchomić, jak to u mnie, to nie ma szans, żeby za mnie pomóc. To tak krótko. Piszcie, co myślicie, co wam na sercu leży. Uwzględnijcie też problem, jaki ja mam. Mogę oczywiście pokazać tu wszelkie wyniki badań, ale po co? To jest bez sensu, bo czy jestem jakimś ziobrem, żebym udowadniał, że jestem idiotą? No chyba nie o to chodzi. Mimo tego, że mam problemy zdrowotne, chcę cały czas robić coś w elektronice, żeby przekazać tą wiedzę, którą mam innym osobom. Do usłyszenia.